śliczna panna, ty na kołysała. Mroźna zimowa temperatura nie zachęciła mieszkańców i mordy dołączyły do ponad 650 miast i miejscowości w Polsce, w których odbył się Orszak Trzech Króli. Dzień 6 stycznia 2017 roku przejdzie z tego względu do historii naszego miasteczka, bowiem po raz pierwszy uczestniczyliśmy w ten sposób w tym szczególnym obrzędzie. Po mszy świętej w kościele parafialnym w Mordach przy grocie Matki Boskiej uformował się pochód. Odegrano tutaj sceny związane z wydarzeniami opisywanymi w Ewangeliach. Odczytano uroczyście edykt cesarza rzymskiego Augusta, a po przybyciu mędrców około godziny 12.40 orszak wyruszył ulicami kardynała Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Kościuszki na skwer przy Placu Zwycięstwa. Orszak prowadziła święta rodzina, a za nią w kolejności szli gwiazdor z gwiazdą, władze gminne, miejscowi księża, zaproszeni goście i licznie przybyli uczniowie szkół i mieszkańcy Mordów i gminy. Niezwykle malowniczo wyglądał orszak królewski, na czele którego szły sztandary jadące na koniach trzej królowie. W pochodzie znalazła się również orkiestra strażacka Ochotniczej Straży Pożarnej z Mordów. Zarządza się spis powszechny państwa, ludności. Zapisać ma się każdy, wedle właściwości, domu swojego ojca wraz z całą rodziną. Spis zakończyć należy i 2 miesiące minął. Niech więc się uda każdy. Inscenizacja na skwerku rozpoczęła się od ponownego czytania edyktu Augusta. Następna scena rozegrała się przed symboliczną gospodą, gdzie o schronienie prosił Józef z brzemienną Maryją. Odprawieni sprzed gospody, Józef i Maryja znaleźli schronienie w szopie. Tutaj świętej rodzinie hołd złożyli pastuszkowie. W inscenizacji nie mogło zabraknąć króla Heroda. Przed symbolicznym pałacem rozegrała się wszystkim nam znana scena z przybyciem trzech mędrców. Czwarta i ostatnia w tej inscenizacji scena odbyła się przed szopą, pod którą przybyli trzej królowie, Kasper, Melchior i Baltazar. Złożyli oni pokłon świętej rodzinie. Nie było miejsca, choć szedłem, jako Zbawiciel na ziemię, by wyrwać satanie woli, nieszczęsne Adama plemię. Nie było miejsca, choć szedłem, jako Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Ujrzycie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Pójdźmy do Jezusa i zobaczmy, co się wydarzyło. I o czym nam Panu oznajmi. Śpiewajcie, co wśród, na wiecie,
Witajcie, szlachetni królowie. Wybacz, wybacz, królu. Ja mam twarz. Pilną wieść, że się wybacza. O co chodzi? Muszę zaraz pilnym zająć prawy wieg. Wężców trzech przybyło stało. Gdzie jest nowonarodzony król? No. Gdzie jest nowonarodzony król? Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Żyliśmy po jednej drogarce na wschodzie. Przybyliśmy oddać mu pokłon. Nie wyśpieszcie stąd to słowo. I skrabuchmy w Polecz mnie zaczyna głowa, może medyk mi pomoże zawezwać arcykapłana i uczony w piśmie. Królu, rzecz ta jest nam znana, jak pisał prorok Micheasz, Betlejem ludzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemio ludy, nie jesteś zgoła najlicsze spośród. Nie działa, sam się zmienił. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię z matką jego, Marią. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Królowie podchodzą, aby złożyć pokłon Dzieciątku Jezus. Królowie przybyli do Jezusa tronu. Posłuchajmy teraz królewskich pokłonów. Pierwszy pokłon złoży król Europy, Kacper VIII. Jezu, mój miłosierny, ufam Tobie szczerze, jako symbol królewski. Złoto przyjmij od ofierze. Król Kacper kładzie złoto przed żółwkiem dziecięcia. Teraz pokłon złoży król Azji, Melchior VIII. Azja, kłonię się Tobie, Panie. Oferuję Ci to wisło jako symbol boskiego miłosierdzia. Król składa w darze kadzidło. Podchodzi król Afryki, Baltazar VIII. Afryka kłania się Tobie, pokoju królnicą. Oferuje Ci mirrę jako znak cierpienia. Król Afryki składa mirrę przed świętą rodziną. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracać do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Człowiek, który a słodką ciałem się stał i mieszkał. Przed mędrcy ludu kochany, dzieląc nim trudy i znoje. Nie mało cierpiał, nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Odnieś rękę, Boże, dziecię, błogosław ojczyznę miłą.
mieszkanie. Zebrani wysłuchali życzeń świątecznych i noworocznych złożonych wszystkim przez burmistrza Jana Bługowskiego. Podziękował on również wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości. Szczególnie cieszy go to, że jest to już kolejna impreza zorganizowana przez samych mieszkańców przy wsparciu instytucji kultury i szkół z terenu gminy. Proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Karol Klewek, zabierając głos, złożył szczególne podziękowania inicjatorce tej uroczystości, pani Luizie Domańskiej. Szanowni Państwo, wielebny księża, księże proboszczu, chciałem dzisiaj kończyć okres bożonarodzeniowy, chciałem wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, ale chciałem się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Cieszę się, że to już kolejna impreza, która z inicjatywy mieszkańców przy wsparciu naszego wielebnego księdza proboszcza, księdza wikarego, naszych dyrektorów szkół, młodzieży ze szkół, wszystkich, którzy się angażują, którzy wspierają takie dzieła. Wszystkim chciałem bardzo gorąco podziękować. A mieszkańcom z racji tej, że już jest tak zimno i widzę, że nas z każdą chwilą ubywa, życzę wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Niech Pan Bóg błogosławi w tym roku 2017. Żeby nam się żyło coraz lepiej, żeby takich inicjatyw oddolnych było jak najwięcej, bo to nas integruje, to nas pozwala nam się wymieniać poglądami i współdziałać. Dlatego cieszę się, że takie inicjatywy wśród społeczeństwa są i będę je wspierał. Wszystkim na ten rok 2017 życzę dużo łask Bożych, błogosławieństwa Bożego, dużo miłości, opieki Bożej. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi i wspiera nas w tych dziełach, które podejmujemy, zarówno tu księdzu, jak i nam, mieszkańcom, pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, ale przede wszystkim mieszkańcom, dzieciom i młodzieży. Szczęść Boże! Dziękujemy wszystkim! Dziękujemy! 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 Moi kochani, ja już miałem przyjemność mówić w kościele, ale tutaj nie chciałbym się powtarzać, tylko poprosiłbym o klaski dla pani Luizy. Tak, to było serce całej tej naszej dzisiejszej uroczystości. Wszystkim, którzy współpracowali, zaangażowali, którzy mieli wspaniałe pomysły dekoracyjne, narracyjne, angażowanie się, praca nad tekstem, scenariusz. Składam wielkie, wielkie uznanie i wielkie dzięki. Dziękuję jeszcze raz za wspaniałą modlitwę i uświetnienie uroczystości Trzech Króli. Bóg zapłać. Zapraszam na gorącą herbatę. Chyba wszyscy skorzystamy. Dziękujemy! 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 Tak jak powiedział ksiądz Prowor, zapraszamy do pozostania i wspólnego kolędowania. Aniołowie, pasterze za chwilę rozdadzą wśród nas tu zgromadzonych. Na koniec podzielono się opłatkiem i złożono sobie wzajemne życzenia świąteczne. Chętni mogli skorzystać z gorącej kawy i herbaty, a trzeba dodać, że tego pięknego, słonecznego, ale bardzo mroźnego dnia, temperatura poniżej 15 stopni Celsjusza, gorący napój miał szczególne wzięcie. Wydarzenie to w gminie Mordy miało miejsce po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni, tak twierdzili zgodnie wszyscy i ci, co przyczynili się do zorganizowania, jak również i ci, którzy przyszli i z ochotą wzięli udział w orszaku. To coś nowego. I na pewno będzie powtarzane co roku jako święto wpisane w kalendarz uroczystości gminnych.